Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale. Dzisiaj wróżba z kart Tarota i dwóch talii Lenormanda. Co wydarzy się wkrótce? Jaki temat nas interesuje, jaki nas dotyczy teraz, jaki jest aktualny i jakie rozwiązania proponują karty odnośnie tego tematu. To jest właśnie taka wróżba. Wróżba dla wszystkich. Zobaczymy również, jakie sprawy tutaj się pokażą, czy miłosne, czy inne. Kochani, cieszę się, że jesteście na moim kanale. Zapraszam do nowych subskrypcji. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by YouTube powiadamiał Was o codziennych moich wróżbach tutaj na kanale. Zapraszam również do komentowania i zapraszam do lajkowania, by kanał się rozwijał. Zapraszam oczywiście do wróżb indywidualnych. Na wróżby indywidualne na WhatsApp możecie napisać mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale pod filmikami, w komentarzach. I kochani, piszcie mi e-maila, a ja Wam odpiszę, jakie są warunki, jakie są opcje różnych wróżb, czy wróżba lustro prywatnie mogę postawić, czy prognozę związku, czy po prostu pytania do kart macie. Także piszcie mi e-maile, a ja Wam chętnie powróżę. Dobrze, kochani, teraz skupmy się na naszej dzisiejszej wróżbie. Jaki problem jest dzisiaj? Jaki temat, jaki problem jest ważny aktualnie? Jaki temat, problem jest aktualnie ważny? Jaki temat, problem jest aktualnie ważny? Jaki temat, problem jest aktualnie ważny? Powiedzcie karta, jaki temat? Dobrze. I co wydarzy się wkrótce? 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 Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce? Dobrze. Dobrze, kochani, więc teraz tak. Jaki temat jest dzisiaj aktualny? Więc tutaj mamy 10 monet. 10 monet chodzi o bogactwo. Bogactwo w dosłownym tego słowa znaczeniu, o finanse, chodzi o pracę. O nową pracę, czy o nowe, nie wiem, zarobki, czy bogactwo wewnętrzne, czy bogactwo w związku, w relacji, jeśli pytacie o relacje, tak? Bogactwo na przykład emocjonalne w relacji, szczęście oczywiście w relacji, stałość, długotrwałość, stabilność relacji. Odpowiedzcie sobie oczywiście najpierw na pytanie, o jaki temat Wam chodzi. Tutaj albo o finanse chodzi, albo o karierę, nową pracę, nowa umowa, albo o właśnie nową, stałą, piękną, pozytywną relację, która da Wam emocjonalne bogactwo, które da Wam szczęście, nawet być może o Familiengründung, czyli o planowanie rodziny, o stabilność w związku, spełnienie, o tym, by być szczęśliwym i by stworzyć gniazdko rodzinne. Taki temat tutaj jest i zobaczymy, co powiedzą karty Lenormanda. Co dopowiedzą do tego tematu. Co jest aktualnym problemem? Co jest aktualnym problemem? Powiedzcie karty. Co jest aktualnym problemem? Co jest aktualnym problemem?
Powiedzcie karty, co jest aktualnym problemem? Powiedzcie karty. Co jest aktualnym problemem? Powiedzcie karty. Co jest aktualnym problemem? Powiedzcie karty. Tak, chodzi o harmonię, uczucia, związek. Mamy tutaj sprawy związkowe. No i mamy tutaj to, że wy się odwracacie jakby od związku, ale czekacie, wyczekujecie, patrzycie w stronę związku, w stronę osoby, w stronę relacji. Chcecie harmonii, seksualności, emocjonalności, romantyczności. Chcecie balansu w związku, w relacji. Tutaj piękna seksualność, piękna harmonia rodzinna, tak? Związana z uczuciami. Właśnie chodzi o tu o związek, tak? O związek, gdzie wy wyczekujecie wprawdzie na ten związek tutaj przy oknie, ale równocześnie jakby odwracacie się tutaj od związku, być może którego macie, chcecie być może nowego związku, nowego partnera, który da wam bardziej więcej szczęścia, więcej miłości, więcej harmonii, balansu, uczuciowości, emocjonalności, szczęścia tutaj rodzinnego, gniazdka rodzinnego. To jest jakby wasz temat, czyli ta równowaga, balans, harmonia, emocjonalność w związku, w dobrej relacji. To jest teraz wasz temat, na który czekacie, patrzycie. Jesteście też pod presją czasu. Myślicie, że najwyższy czas już, by kogoś spotkać, by spotkać jakąś osobę, która da wam to szczęście, da wam tą stabilność, tą piękną relację, tą emocjonalność, romantyczność, te uczucia, których pragniecie, za którymi tęsknicie, no i seksualność. Dla wszystkich osób, które pytają o sprawy zawodowo-finansowe, to tematem dzisiejszym ważnym jest to, by poprawić tutaj sytuację finansową i być może patrzycie, oglądacie się tutaj za nowym, lepszym kontraktem, tak? Który da wam balans, harmonię, bezpieczeństwo, zadowolenie. Jakby tutaj myślicie, że najwyższy czas, by się jakoś usytuować lepiej, czy szukać właśnie coś lepszego, co wam zapewni stabilność egzystencjonalną. No i co wydarzy się wkrótce, kochani? Zobaczmy. Wow, papież. Papież, kapłan, to macie tutaj, przede wszystkim jest to karta błogosławieństwa Bożego, że opatrzność Boża czy Wszechświat nad wami czuwa w tej sytuacji, w tym temacie, który teraz jest dla was ważny. I macie też zaufać, tak? Zaufać, że tutaj wszystko się dobrze z czasem potoczy. Jeśli myślicie tu o związku, jakiejś relacji, to spotkacie na pewno mężczyznę, który jest poważny, który jest tutaj nawet skłonny do ślubu, do sfinalizowania z wami tego związku w postaci zaręczyn, małżeństwa, w postaci stabilnej relacji, ponieważ jest to karta małżeństwa, karta obopólnego zaufania. I zaufania właśnie takiego głębszego. Jeśli pytacie o sprawy zawodowo-finansowe, to chodzi na pewno tutaj też o to, by zaufać jakimś nowym, tak, tutaj kontraktom, propozycjom, sytuacjom, szefom, ponieważ sytuacja się poprawi. Zobaczymy, co wydarzy się wkrótce. Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce? Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce? No, tak jak już mówiłam, sytuacja się poprawi. No i tutaj już od razu karty Lenormanda to potwierdzają. Same piękne. Wow. Pozytywne karty. Wszystko się dobrze rozwinie. Zaufaj Bogu i opatrzności Bożej, Wszechświatowi. Wszystko się pozytywnie tutaj potoczy.
wszelkie problemy się usuną, nadejdzie słońce, pozytywne czasy, pozytywne po prostu rozwiązanie tych problemów, tutaj się wyleczą wszystkie sprawy, rozrośnie się coś, czy właśnie w związku, czy w finansach, czy w zawodzie. Wszystko się pozytywnie tutaj ułoży, wyjaśni. Mamy słońce, czyli mamy pozytywne rozwiązanie spraw, pozytywne szczęście, tak? Szczęście, no i mamy tutaj akcję, ruch, tak? Spotkanie, akcję, ruch, wiadomości, zaczęcie jeszcze raz wszystkiego dobrze od nowa. Mamy tutaj jakiś właśnie ruch, który będzie pozytywny, tak? Pozytywny. No i mamy spotkania, kontakty, tutaj jakieś może randki, może jakieś ważne rozmowy, nowe kontakty, które pozytywnie tutaj doprowadzą do pozytywnego rozwoju spraw, tak? To bardzo dobre, pozytywne karty. Więc zaufajcie, że wszystko dobrze się potoczy. Bądźcie spokojne, optymistyczne i tutaj niezależnie, czy to chodzi o sprawy finansowe, zawodowe, czy o sprawy emocjonalne, sprawy relacji, tutaj mamy bardzo dobry, pozytywny, wspaniały wręcz rozwój spraw i akcje. Zaczęcie jeszcze raz wszystkiego tutaj od nowa i piękny rozwój spraw, gdzie będziecie szczęśliwe lub gdzie będzie w relacji gorąco, namiętnie, pięknie. Także dobry rozwój spraw. Dziękuję, niech się spełnia. I do usłyszenia już wkrótce.